Witam was, kochani, bardzo, bardzo serdecznie. O kurde, na wschodzie, piraci, tam. W kolejnym odcinku z War Tales, kochani. Mniej więcej już... Mniej więcej wiem już, o co chodzi w tej grze. Za każdym razem tak mówię. No, kurde, dopadnijmy ich. Muszę sprzedać, kurde, parę rzeczy. Wiem, o co chodzi mniej więcej w grze i zobaczymy. Natomiast faktycznie mam za dużo, kurde, towarzyszy, więc to, że Torus zginął, no to smutek jest. W ogóle, ale... No ale... Jest ciało Torusa, można je pochować w wolnym miejscu. Weźmiemy to ciało. Oczywiście, natomiast wydaje mi się, że musiałbym sprzedać jakieś rzeczy. Płytowa zbroja, kapera. Ona jest lepsza, kurde, niż to, co mamy, słuchajcie. Poziom szósty, ale nie, no mogę. Wymagany poziom szósty, no. Ruch Kalinona. Siła woli będzie taka sama, obrażenia krytyczne będą takie same, trochę gardy więcej i pancerza dużo więcej. W sumie jest to lepsze. Trochę piracki taki, ale dobra. Pytanie, czy ktoś może jeszcze korzystać z tego? To jest gorszy, znaczy gorszy. Gorsze, nie gorszy, kurde, tutaj nie mamy tego. Musielibyśmy to naprawiać. To rozumiem. Aha, no tak. Stałe. Dobra. Zaraz powiem, dlaczego wiem, o co chodzi mniej więcej. Tylko. Siła minus 4, ale to jest dlatego, że mamy skarna mniejsza. Dobra, sprzedajmy to w ogóle. Sprzedajmy to. Tyk. To jest strój pirata poziom 7, ruch większy. To by się Hackertowi albo Jarowi przydało. No jest ruch taki sam, pancerz trochę lepszy, siła woli mniejsza. No to czy ja wiem? To naprawimy, będzie ok chyba, no bo to jest... Apart przywódcy poziom 6 to jest pirata, więc tego nie potrzebujemy. No chyba, że... Hackert nie, Hackert też nie, a nitka... To jest kostek akurat. Pancerza więcej jest, kurde. Trafienie krytyczne jest mniejsze, ale to trafienie krytyczne wydaje mi się, kurde... Dobędziemy sobie skąd się. To jest 60, to jest 40 warte. Dobra, masz kostek. Masz, będziesz piratem. Nie. Stój, kurde, jak zwykle. Chodźcie. Kupcy. Mam do was. Mam z wami do pogadania. I mamy plastron pirata poziom 7. Jest to pancerz średni. Też można by popatrzeć. 23. Tu jest pancerz plus 14. Tu dźwig mniejszy, bo tu mamy co? Plus 7. Garda 11. Tu mamy gardę 11 i pancerz, wiecie co? Wiem, że to jest warstwowy pancerz Benity, ale to trzeba się trochę poulepszać. Niestety. Dobra, mamy nadal niestety za duży ciężar. Jeszcze jakoś pływamy, ale wzmocniona Interseiza. Czyli krytyczne plus 4. To jest w ogóle średni hełm niecodzienny. Piracki talizman. Obrażenia krytyczne rosną o 5% do końca bitwy za każdym razem, gdy ta jednostka uzyska trafienie krytyczne. O kurde. Tutaj mamy... Humlin. Ty Humlin, kurcze, masz ten. Nie masz nic. Wymagany poziom 6, ty masz wymagany poziom 5. Można by to zachować. Ewentualnie... Esed. No. To by można było ten kapelusz sprzedać. Chyba, że ktoś go potrzebuje, ale wydaje mi się, że nie. Właśnie, pytanie, czy on jest warty za 20, dlatego, że jest zniszczony, czy... To zobaczyć, czego naprawię. Będzie więcej wart... kurde. Nie ty. 20. Nie, to bez sensu, już go naprawiałem, no ale dobra. Już trudno. To jest dobra sprawa, nie do ruszenia. Czyli nie można odrzucić jednostki. I to by było dobre do Kalinona, zwłaszcza, że Kalinon nie ma nic teraz. Nie wiem, czemu nie ma. Żeby po prostu, wiecie, siedział na miejscu. Tutaj by się przydał jakaś ta warstwa, ale nie wiem, czy mamy jakąś warstwę ciekawą. No, smutek z Torusem, kurde, patrzę to na to ciało tamto.
Smutek mnie bierze. Możemy mieć gdzieś ewentualnie na statku. Paty konstrukcyjne. No właśnie, i tu są barbuta dezertera. Trzeba by to też sprzedać. Tak, bo wszyscy mają hełm. To jest gorsze, straszliwa figurka. Nie masz w ogóle. Chcę pancerz jakikolwiek. Bo ja wiem, że to jest Torusa, nie? Więc jakby... No tu jest pancerz lepszy. Sedzie. Skąd ty masz to w ogóle? A, bo to był ten. Lepszy niż tamten. W sensie, co ci ściągnęliśmy. Obrażenia krytyczne tutaj będą mniejsze. 6% też. Ale gardy, kurde, i pancerz. Wiesz co? Bo ty jesteś tym zapaśniko... niewieraczem. Zmienia się miejscami. To akurat nie potrzebujemy. Niewierania. Aha, tutaj jesteś ten drugi. Dobra. To najpierw był ten... Najpierw był Humlin. Zamieńmy ich. Humlin miał właśnie to. Dobra. Co ty masz tutaj? No, wzmocniona warstwa jelenia. Tak, bo to jest chyba podstawowe. Wyścięła na brygantyna na poziom trzeci, więc... Sorry, Gregory. Dobra. Zdajemy to. I git. To głębokie cięcie też sprzedajemy. Nie będziemy tego używać. Płonąca strzała jeszcze się gdzieś przyda i topór Neptiego. Korozja, trucizna. Właśnie nie wiem, skąd my to mamy. Czy ja to zdjąłem z kogoś? Jak to się wydarzyło? To jest dłuto. Jedwaga. Nową płytę. No właśnie tą drugą potrzebujemy płytę, żeby móc naprawić trochę statek. My mamy ciało. No możemy sprzedać im to ciało. Dobra. No i ogólnie musimy posprzedawać. Lepszy dowolny element statku. 8 dni mamy w ogóle jedzonka. Myślałem o tym, żeby w ogóle lochę, kurde, wywalić. Nie wiem, gdzie tu jest opcja taka. No, gdzieś jest. Także ona jak zginie w bitwie, to zginie po prostu. Chodzi o to, że dowiedziałem się, że no, jeżeli mamy skalowanie, tak jak tutaj w tym, na tym save'ie, no to każda jednostka, no to generuje od... 1 do 1,2 chyba? W każdym razie jeden, jakby 100%, że jednego mamy gościa, no to na pewno będzie po drugiej stronie w bitwie jeden gościu, tak? Natomiast misiek ma współczynnik przeciwnika 1,5, więc dwa miśki na pewno dadzą nam 3 przeciwników. I właśnie nie wiem, czy lożka. Lożka nam daje chyba też 1. Chodzi o to, że jakby te bitwy są faktycznie długie i nudne, między innymi dlatego, że mamy dużo przeciwników, znaczy dużo, wiadomo, towarzyszy. Więc tak naprawdę jak zginie nam lożka i któryś z zapaśników, to będzie spoko. No i hakertowi, kurde, też można by ten nóż zmienić, bo to jest zręczność plus 7 tylko. Wiem, że ciągle fajnie biegam sobie i tak dalej, ale pomyślałem sobie w międzyczasie, że to jest akurat słaba sytuacja i ty potrzebujesz tutaj mieć umiejętność wieczka, kontuzję. Mamy tak, irańskie lekarstwo. Na zarazę. Tylko no właśnie, zaraz zobaczymy. Wyjdźmy już z tego, gdzie się pohandlowali. Gniazdo Syren tu jest. Tu jest przystań, tu jest to. Tu są ci piraci. Czyli w drugą stronę musiałbym jechać. Tu jest Sarna. Można by płynąć w prawo. Bo tu jest Perbast. Jakaś misja tam jest. Tu jest w ogóle coś. Już nas piraci nie szukają. Dobra, pójdźmy w prawo faktycznie. No i jak zauważyliście, dzisiaj jest niedziela i ten odcinek wyszedł. Normalnie powinien wyjść we wtorek, ale jak mówiłem też na wczorajszym live, trochę się tematem zainteresowałem bardziej. Płynie za nami. Ja nie wiem, czy przez te mielizny dam radę, czy tu... No nie, moment. Nie. Tu jest ląd. Tu można dobić, bo to jest nowy ląd, nie? Nie, to jest ten ląd, kurde. To gdzie ja płynę? Tam mam płynąć. Co, ustawię sobie kamerę. Mam płynąć, bo... bo nie wiem. Teraz się tutaj... męczymy, dobra. Wiecie co? Wejdźmy tu. Tu lożkowie. To jest kostek, tak? Kostek z tymi. W ognisku.
O. Nie możesz tutaj jakoś stanąć? Tu jest ten, tu jest ten. No. Spoko, może też chodź. Ten kucyk nie jest przy tym. Ono wiązie, tu będę ostatnie. Tutaj. Jest haka w ogóle. Jest haka. Haka, ty miałeś ten. Robić panuin. Właściwie to się zastanawia. Bo jeżeli mamy tutaj, to mamy więcej tego. Dobra, właśnie do tego. Koszek z miskiem. Okej. Okay. Mamy więcej wigoru. Tu wypatrujemy, jakie tam zagrożenie jest w ogóle. Tak, git. Dobra. A, mamy tak. Kapustę. No, trzeba by to zjeść, kurde, ale... Zjedzmy gotowanego węgorza do końca. Zjedzmy oliwkę jedną, żeby tutaj było. Panowi pszowinkę. Moment, 68. Okej. Okay. No, jesteśmy trochę ranni, ale jak mówię, na razie nie chcę. Zdobywamy Morlesza, zdobywamy, ok. Mamy 7 i twoja wiedza o świecie wzrasta, bardzo się cieszę. Dobra, płyniemy. Kul żagle. Tak jest, kurde, komenda. Na pewno nie full żagle. Kurde, uwaga na kamień. Tu ktoś, kurde, jest. Nie, to jest przystań, okej. Okay. Pójdźmy. Tutaj przystani, zawiń do portu. Nasza reputacja wzrasta ze względu... O, właśnie, widzicie. I tu, żeby to naprawić, potrzebujemy te 3 deski. Te deski... Normalnie można sobie wykuć przecież, nie? Właściwie nie wiem, czy wykuć, czy to jest... To jest tu akcja. Ognisko płótno konopne. To jest ta deska. Potrzebujemy wodoszczelne szczeliwo. O. Potrzebujemy sporo, tak, czyli to szczeliwo tylko, okej. Okay. Dobra, można by połowić ryb trochę na moment. Mów nie. No i ogólnie jakby dowiedziałem się, o co chodziło Shivanusowi, który mi pisał dużo rzeczy razy. Dużo razy rzeczy związane z awansowaniem najemników tylko pod względem ruchu, siły woli i trafienia krytycznego. Bo już kojarzę ten build, jak go zrobić. No po prostu trzeba iść tylko w te rzeczy. No i faktycznie ma... Kwestia jest u nas taka, że nie mamy tanka, przynajmniej drugiego. Jest nas za dużo. I za mało tanków. O kurczę. Pogotujmy coś. No, żano. I nam starczy to tylko. Szczeliwo. No, ktoś łazi chyba, widzę jakieś zwierzątka. Moment. Są miśki. Co to jest to? Nie, to kamień jest. Są si, słuchajcie, obóz tropicieli, zajebiście. Siemano, tropiciele. Mistrz tropicieli Taranis. Siemano. To wąsy. Może dołączy do łowów, najemnicy, ale lepiej, żebyście mieli już nieco doświadczenia. Mamy. Więziutki, co? Mowa Wataha jest w stanie pokonać każdy akwen ciśniny, więc wyspami są dla niej niczym wąziutki strumyk. Łatwo zgubić jej trop. Mamy nieco informacji. Dobra, łowy w Beleryonie. Super. Dzieny. Łowczyni Lupisa. Siemano. O, ty masz różne rzeczy. Masz tak, sidła. Małe zwierzęta. Czy to kurde, jak to było? Bo wydaje mi się, że coś takiego miałem. Kuraka ma to. Ma surowce takie. 200. Ile mam w ogóle? 800. Dobra. Nie będę kradł. Ciekowane zelówki, słuchajcie. Łuska jaszczura.
Może wykonać stratowanie dwa razy. Które nie codzienne. Ale co to robi? Wydaje mi się, że to jest ten przypasie, akcesorium. No nie? Rzesz! Bym chciał tu... 35 do 90, więc te ciekowane żelówki możemy dziabnąć. Syrenia broszka. O kurde, małże. Zręczny. Rozumiem, że broszka to jest jakby albo olej, albo coś, albo ta... Jak się nazywa? Nie łata, kurde. Nie mogę się wysłowić dzisiaj coś. No wiecie, o co chodzi. Ten... Nie wiem, dobra, nie masz. I tu mamy strzelecki kołowrotek. Jednostka może naładować i aktywować balistę w tej samej turze. To jest dobra sprawa. To ukradniemy. Ile to kosztuje w ogóle? 45 do 90, a normalnie. Za 150. Dobra, no kurde, zrobimy tutaj ten. Akcję, ukradnijmy to. No mogę zaryzykować z tym, że mi to spadnie, kurde. Wiecie co, zaryzykuję. 36. No i to kupimy, tak? To kupimy. Używamy tego szybko. Strzelecki kołowrotek. Akcesorium to jest. Dobra, bo mi chodziło o... Alchemii to jest chyba, nie? Właśnie nie oleje. Jak to się nazywa? Też nie jest akcesorium. Szczeliwo. Emi. To byśmy potrzebowali jeszcze fiolkę po prostu. Dobra, bo tu mamy wodorosty, tran i żywice. Tego potrzebujemy. W kowadle. Warstwa pancerza mi chodziło. Ja myślałem, że te broszki to są te. Warstwa pancerzy. Ale to jest normalnie w warsztacie. To akcesorium, tak? Kowane zelów. Ranowanie. No dobra. Tu jest broszka. No nie, broszka będzie... Tak, broszka jest jako warstwa, okej. Okay. Tu jest syrenia broszka w ogóle. Tak, to jest tam. Ząb rekina. Tutaj byśmy potrzebowali rubinka. Może mamy. To jest spoko. Dobra. Ktoś tu jeszcze coś gada do nas ciekawego? Piraci mają czelność nas atakować. Gdy tylko zostawiamy obóz bez nadzoru, zjawiają się i grabią co tylko mogą. Nawet w Edoranie nie jesteśmy tak traktowani. Niech archipelag sobie sam radzi z widmową watachą. Ma to sens. Mamy zapaśnika i wydaje mi się, że... Pamiętam, kurde, Torus był kim? Nie, kowala mamy. Chyba. Kowal był najważniejszy. Nie pamiętam, kurde, kim Torus był. Kucharza mamy, bo to jest Kalinon. Bart. Dobra. No to daje siłę chyba, nie? A nie, czy mogę ci sprzedać trochę drewna? Wydaje mi się, że mogę. Nie mogę sprzedać, nie dostanę za to zębów. Kopia. To jest kurak, ale nie będę go kradł. Już bez przesady. Tak, chyba wszystko, nie? Obóz tropicieli. Weźmy... Tu wejdźmy na moment. To by pochodni, ale kurde, nie chcę tego łoju. Tak.
A, ci 433. Lina. Trwoga, jaka mogę, że czuwać jest większa. Wytrych. Dużo. Nie wiem, co mogę wyrzucić. No nie chcę tego toporka wyrzucać, bo i tak już, kurde, sprzedaliśmy. Tu jest dłuto. A to dłuto, wydaje mi się, było tego. Że właśnie nie pamiętam, kurde, kim Torus był. Wydaje mi się, że on był tym drwalem naszym. Nie, no coś trzeba wyrzucić, kurde. Ciało ma 10, ale chyba żebyśmy go zakopali tu. Zakopmy Torusa tutaj przy tym. Alach. Przy drwalach. W obozie tropicieli, wiadomo. Dobra. Rozumieć dźwiadki. Czy coś jest jeszcze? Tu jest do tego, ale... No dobra, ważne, że mamy te receptury wszystkie stąd. Pytanie, czy to jest duża wyspa? Wydaje mi się, że nie. No tu są niedźwiedzie, wiem, ale... O co? Jest święte drzewo, kurde. Znaczy nie wiem, dlaczego święte drzewo jest specjalne, ale... O! O kurde. Ołtarz ku czci tulów. Można by dać miód pitny. Mamy dać, gdybym miał. No dobra, niech sobie czczą. O! O! Tu są jaszczurki, ale to są, kurde, trudne jaszczurki. Znaczy, trudne, nie trudne, no, nie są łatwe te jaszczurki. Można by, kurde, dziabnąć, ale też jakby... Nie chcę się bić z nimi, nie dlatego, że jakoś super się boję, też, ale że te walki będą długie po prostu. Mógłbym oczywiście dać loszkę na pożarcie i tyle. Mieli mniej problemów, ale... Ale nie chcę, no na razie nie potrzebujemy. Tu, tu, ru, tu, ja, szczurka, tu, watacha. No z watachą można by coś, kurde, podziałać, bo się nam... Kończy jedzonko, zwłaszcza, że tę łapę potrzebujemy. Jedzon. Poziom piąty. Wilków i siedem. No dobra, trudno. No z jaszczurkami nie chciałem, a z watachą chcę, kurczę, widmową. No nie wiem, dobra. Gdzie są wszyscy? Tam w ogóle się, kurczę, porozkłada. A ja mam ten... Rannych wojowników, kurczę. Wiem, dobrze, dobrze, spoko, luz. Dam radę. Dobra, to jest kostek. Coś tu jeszcze jest? Tak. No nie, ty musisz tu. Najlepiej walnąć wszystkich. Na samocno. Tu nie sięgniemy dwóch. Mamy tego. Właściwie wiesz co? Zostawimy wam tak. Dam ci loszkę. Tak i wilka. I wy powinniście sobie tutaj radzić. Tu mamy pan Łyna, który wejdzie tu. Tu mamy hakerta. Hakert ma dobry zasięg. Daje. Tu nikogo nie ma, nie? Nie. Tu też nie. Dobra, no to wszyscy są tu. Korneus. Esed. Na początku będzie ten, dobra. I on jest tu.
I elegancko. Dobra. Tamten misiek. Ten tu. Wiadomo, jakaś trwoga będzie czy coś, ale... Wy... Anuin. To jest to odrzucenie takie. Jest takie miejsce? Jest takie miejsce. Gdzie jest ten, kurde? On jest schowany gdzieś we mgle, nie? Tam albo tu, albo gdzieś. Sporo ich ten we mgle. Schowanych. Kurde, niszczy. A tu wypad, kurde. Zza zarośli. A nie? To weź tu. I przebiegnij. O! No postaram się, kurde, jakoś tak, wiecie, nie zastanawiać specjalnie, tylko będziemy atakować szybko i tyle. Dobra, tu sobie walczymy, tu sobie walczymy, tu jest ciach. Chłopmy go. Pomóż. Hit. Biegnął z daleka. Hackert. No właśnie, kurde. A bo ty masz nóżkę ciabniętą. Dobra. To dlatego tak się dzieje. Dobra, niech oni przyjdą tutaj do nas. Chociaż wydaje mi się, że koszmar i tak się pojawi w miarę szybko, bo on się tam po którejś turze po prostu pojawia. Trzy wilkeły. Dobra, Kostek, weź ten. Zastrzel. Dobra. Jest jara, bo to jest nowa runda? Nie. Tak coś. Kiełbasi. A ten się pojawił tutaj, dobra. Więcej tutaj, no. Spację mam zrąbaną, dlatego, wiecie, ja kończę. Turę. I z automatu naciskam jeszcze raz spację, żeby się zapytać, czy kończę turę następnego człowieka. Kurde, dobra, no to tyle, jeżeli chodzi o lożkę. Chyba. No. Ale nie wysłałem jej tutaj, żeby ją zabić. Żeby ją zabito. Pojawił się koszmar. Gdzie? Wyje. A? Tu gdzieś, ale... Jest tu? Kurde, bo nie wiem. Dobra. Misiek. Albo nie misiek.
Wiesz co? Weź go. Zaatakuj. Pieknij se. Chcę zaatakować przy okazji tego wilka. O, pieknij se tu. Ucieknij. Trzeba będzie ją zaraz uratować, ale... Tu jest koszmar. Z miśkiem widmowym. O kurde. No i ta ucieczka jest tu potrzebna. Boga, dostajemy, kurde. A ty nie masz ucieczki? Masz, ale... Mogę uciec, no. Ja mam tej trwogi 4. Ma trwogi. Znaczy, jeżeli zabijemy zwierzątko, to nam się trwoga zetuje, nie? Misiek. Hit. Oj, oj. Wiem, że wszyscy na miśkę się ten rzucą. Tu jeszcze są, tam jeszcze są. Miśka, kurde, ale no nie zrobimy nic. Naprawdę nie dobie... Naprawdę go nie sięgnę stąd, kurde. On też... Co za G? Zobaczam się gdzie. O, inspiracja, dobra. Au. Zastanawiam się, czy tego widmowego miśka, kurde, nie dziewnąć. No, zobaczymy. Nie dobiegnę, tu nie dobiegnę. Spróbuję go odepchnąć. Nie wiem, czy się da. Dało się. Destabilizacja. Przebiec jakoś rzucić. Jaki to ma zasięg? Spory. Gdybym stanął tu. Przejąć miśka. Miśka miśkiem. A z niego jest chyba ta łapa, nie? Wielka, tak mi się wydaje. Koszmar, ale koszmar trzeba będzie. Nie no, koszmar trzeba będzie dziabnąć. Tutaj wjeżdżam. Stabilizuję. Tu jest jeszcze jakiś, kurde, dziku. Dobra. To będzie teraz. Ten gdzieś podbiegnie. Ten gdzieś podbiegnie. Ten gdzieś podbiegnie i my. Dobra, czyli tutaj nie ma znaczenia. I na pozycji i zamienia się miejscami. Czy ja to potrzebuję? Położyć teraz. Postawę defensywną. Chociaż postawa defensywna
nakłada status osłabienie. Kurde, trzeba było defensywnie zadziałać. Wiem, że to działa też, wiecie, jak się po prostu wejdę tu. No kurde, dobra. Ale jak odrzucę, nie? Tak. Mógłbym go próbować nie odrzucić. Będzie jeszcze koszmar, nie? A przynajmniej koszmar nie będzie nakładał tych, wiecie, więzów trwogi. Więc to tyle dobrze. No tutaj nie mam jak tego zrobić inaczej. Robimy go, ale więcej mu już nie będę robił akcji żadnych. A nie postawa ofensywna. Wrażliwość nastawiona. Elegancko. Ale ktoś tu się palił? Nie. Nie palił, w sensie, żeby zobaczyć z tym. Ale nie, dobra. Byście kurde nie okrążali. Będzie ten wilk. Dobra, będę musiał go zabić chyba. Jeżeli się to uda. Nie no, muszę go zabić, bo tutaj będzie problem. 12 życia nam zostało. Moje furie. Nasz misiek. Bo tego widmowego się chyba nie da, nie? Złapać. Na linkę. Sprzedał piąchę. Potencjał, uciekaj. No i bez sensu, bo kurde. Ktoś trafi zaraz. Myślałem, że go zabiję. Krwawienie i trucizna to jest, kurde, dobra sprawa przeciwko takim. To jest tak, ofensywna. Wrażenie większe o 50%, no. Misiek, ile masz trwogi? 2.
No, ta nieustępliwość jest dobra, kurczę. Ale... haker, podejdź tu. Nie. Nie tak, kurde. Oportunista, bardzo dobrze. Sorry. Właśnie, kurde, nie mogę przebiec tutaj, bo tak naprawdę tego wilka bym chciał dorwać. Bo najpierw będzie ten wilk, no to faktycznie. Aby go dorwać, chociaż... Nie. Że haker da radę tu. Git. Tutaj sytuacja. Może tu bardziej. Pomóżmy. Hit. Bardzo się cieszę. Lecz miśka. Super. Misiek. Padli. Ja. No, nie będziemy go osłabiać już. Chociaż tak straciliśmy wszystkie punkty, więc... Tego miałem, kurde, wykończyć. No, nie będę zużywał ostatniego punktu. Sensu. Mamy ciachnięcie. Czemu wy nie idziecie w ogóle? Bo to jest postawa ofensywna teraz. Tak. Ofensywna, dodatkowy raz, a tu to ofensywna, obrażenia krytyczne większe o 50%. Kurde. Dobra, słapmy go. Nie za 16, tylko za 8 dziabną. Misiek. To jest tutaj z bliższych? Nie, dobra. Misiek, jak coś, to chodź. No, bo oni tak nie dobiegną. Ty mój miły.
wykończ. A czemu ten nie masz? To jest kamień. No, to jest kurde fajne, ale... No dobra, mamy trochę, kurde, jedzenia i jest ta łapa kolosalna. Miażdżę czaszki tych, których odcięli, no właśnie, to jest ta łapa chyba tego niedźwiedzia, nie? No to weźmy to i weźmy wilka, tego nie biorę. Dobra, wszystko, wylecz wszystkich. Tak. O. Kurcze. Dobra, kochani, bo tak patrzę, że kurde, znowu dosłownie pobiegaliśmy chwilkę, jedna walka i 47 minut odcinka, nie? Tak trudno jest. Dobra, trzeba będzie zrobić tu. No chyba te kiełbasy z wilka i tak dalej, nie? Nie mamy nic do tego. Krowinkę również. No i tu mamy chleb, ale... Rosół z okonia. Zwłaszcza, że i tak musimy... spać już, więc możemy pójść spać. Haker, ty nie jesteś na tym. Tutaj oliwki. Zastanawiam się, czy ich kurde nie poleżeć. Wiecie co? Patrzmy. Anuin, tu jest zerwane więzadło. To tam... O. Nie uzyskuje trafień krytycznych. No to kurde, irańskie lekarstwo dla ciebie. To woli mniejszą połowę. No tutaj nie potrzebujemy. Dobra, na razie dostarczy. Mam nadzieję, że znajdziemy jakiegoś doktora. Fragment małego przedmiotu. Skąd my to mamy w ogóle? No i pytanie. Coś można zrobić tutaj. Mam trochę tkanin na pochodniowy trych. Aliny niby. Te rudy żelaza, wiem, że ich mamy 34, ale... Pociski... Wrażenie od ataków precyzyjnych większe o 10%. Aha, czyli jak po prostu sobie włączę te precyzyjne, tak mi się wydaje. No ta trwoga, wiem. Łyki. Ewentualnie... Mamy dwa punkty. Można by pomyśleć, czy nie iść w jakieś kurde ognisko. Nawiązy, namioty. A ile, co daje nam namiot? Generuje w początku więcej. Maksymalna liczba punktów odwagi większa o 3. No to jest ta różnica, tak? To jest większa o 2 maksymalna liczba punktów odwagi. Bo to mamy chyba ten namiot, nie? Warsztat. Maksymalnie 2 oraz zasoby. Pociołek 2. No nie mamy tego. Nie mamy piaskowca. 2 piaskowca potrzebujemy tutaj, żeby to zrobić. 4. Chyba, że coś w skrzyni jest, ale... Skrzyni jest. Czyli po prostu bez sensu mieć skrzynię. Mam. Wyrzuci. I tak czy inaczej mamy to, nie? No. A tak, mamy. Dobra. Nie tak. Nie.
Dajmy punkt. Chyba na kociołek, kurde, gramy. Powiem szczerze. No. Jaro, weź, no, zrób tu kociołek lepszy. Ty znasz na tym. A, trzy kociołki mogę sobie robić. Dobra. Mniejsze zapotrzebowanie będzie po prostu na jedzenie. Ty, kurde. No i ładnie. 71. Nie wiem, ile było wcześniej. Taki jestem mądry, że nie wiem. Dobra, to weźmy, to weźmy. Tu jest węgorz nieugotowany. Zupa z węgorza. Prawdziwego. Tego. A dobra, bo to z węgorza jest zupa, nie z okonia. No i Małusz. Nie, Małusz jest akurat jedzenie tym. Cytrynę. Zjedzmy jabłko. Poszczura. Tu jest smaczny. Poziom zrażenia brak, trochę zjemy i będzie git. Dobra. Mamy jedną oliwkę. Krowce 7. Można oczywiście mniej tego jedzenia dawać, nie? Wtedy się to zmniejszy zadowolenie. Jak mamy maksymalnie zadowolenia, to dostajemy więcej wpływu. Co tam? Nitka, nie mogę uwierzyć, że Torus nie żyje i że nie udało mi się go ochronić. Punkt zdolności. Ta irytacja, płacz. Nie, no kurde. Niech Torus odejdzie do światła w godny sposób. I dostajemy ten punkt za to. Chyba woli 13. Dlaczego masz siły woli 13? To 15. No, ruchu 10. Bez sensu tutaj dawałem. Respekt postaci. 500 zeta kosztuje, 500 koron, więc... Nie stać mnie na niego niestety teraz. No, ale przynajmniej mamy tutaj miejscówkę i można iść dalej. Natomiast, kochani, ja sobie to zapiszę w tym momencie. Ty 2. I tyle. Dzięki za uwagę. Mam nadzieję, że wam się podobało. Do zobaczenia we wtorek. Pa, pa.